nagrywać to dodatki do wersji 1.17. Dajcie tylko wyłączyć dźwięki. Kiedycie co mamy zapalić dźwięki tutaj ogólne. Ogólny poziom jak będzie 4, a muzyka na 15. Bo nawet na wyłączu. A ogólny poziom jak będzie na 50. Dzisiaj będziemy mówić trochę o tym. No o tej aktualizacji będziemy mówić trochę o łupku i o jeszcze jednym błędzie, który zapomniałem wam powiedzieć. Dzisiaj chciałbym zacząć od tego, że na przykład łupku i łupek w ogóle skórkowy sens, no nie. W ogóle raz widziałem takich coś, że ktoś nagrywał, nie? Że powinni dodać lampki ametystowe. I to jest trochę prawdy, bo ametyst, jak wiemy, trochę tam coś tam świeci. Jakby dodawali lampki. Mamy lampę, znaczy lampki, latarnie, latarenki. Jak się nazywa? No. Te latarenki, mamy latarenki, mamy niebieskie latarenki, czyli eteryczne, jeszcze fioletowe, nie? Też by było fajne właśnie, gdyby dodali te fioletowe latarenki. Albo sól, na przykład 1.18. I one były naprawdę, ale to naprawdę fajne. Dobra, zacznijmy o tym łupek. Mamy łupek, łupkowy bruk, wypolerowany łupek. Jeszcze łupek, jakie mam jeszcze? Łupkowe jakieś tam złoża. Widziałamy zarobaczony łupek. Łupkowe cegły, popękane łupkowe cegły. Łupkowe kafelki, które naprawdę mi się bardzo podobają. Popękane łupkowe kafelki. Rzeźbiony łupek. Łupkowy, brukowy. I później są murki, które to zaraz przejdziemy. Najpierw bloki. Tak. Z bloku naprawdę fajne można. Dodatkowo z tymi, co z ametystu się robi i ze szkła. Te. Szkło takie, nie? To naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dobre połączenie do tych wszystkich rzeczy. Dobra, to zacznijmy właśnie od tego, że w ogóle takie dwie połączone to fajnie wygląda, nie? Fajna wioska. W ogóle ma tego typu, że raz lepiej, czy on dobrze? Nie, tego nie ma, no to nie. Ale czasami takie są fajne. Dobra. Rzeźbiony, nie rzeźbiony, łupek. Łupek jest, no łupek taki występuje poniżej kratki, no będzie. Taki, bo właśnie. W ogóle tutaj tak trochę inaczej, a tutaj trochę inaczej. Później łupkowy. No łupkowy bruk oczywiście, jak to jest normalnym cobblestone'em, czyli naszym normalnym kamieniem, też wychodzi z takiego tego, jak będziemy mieć jedwabny dotyk, to się ten wypolerowany łupek. No wypolerowany łupek, no ładny jest, oczywiście. Zarobaczony łupek, no to ten ze Silverfishów to taki, wiecie. Normal. Łupkowe cegły, które nawet no, naprawdę ładne są. Popękane łupkowe cegły, które też są naprawdę bardzo ładne. Później są łupkowe kafelki, które naprawdę najbardziej, ale to bardzo mi się podobają. Chyba najlepszy blok z tych łupków. Takie na przykład można naprawdę kafelki, to najlepsze. I łupkowe popękane kafelki.
Nie, to była naprawdę fajna rzecz. Chociaż to nie była jakaś taki łupek, ale on był bardzo taki jakiś. No i takie rzeźbiony łupek, tak? Tak, i on wyglądał jak jakiś ludek, który ma otwartą buzię, no. Naprawdę. Bo tu jest jeszcze świnia, która jest niepotrzebna, bo to nie została dodana w tej wersji właśnie Minecraft. Patrz, nawet ta świnia lubi ten łupek, bo chodzi po tym łupku, nie? Chodzimy sobie po łupku. Czekaj, bo jeszcze musimy tutaj drugi. Teraz przejdźmy do tych murkówca. Do murków teraz przejdziemy. Łupkowe, czy to są... Mur. Cztery mamy murki na razie. Pierwszy to jest łupkowy, brukowy murek. Drugi to jest wypolerowany łupkowy murek. Trzeci to jest łupkowy ceglany murek. A czwarty to jest łupkowy kafelkowy murek, który też naprawdę ładny. W ogóle te kafelki to chyba są najładniejsze z tych łupków. Wszystko jest najładniejsze z tych kafelek. Kolejne to są schodki. Mamy łupkowe, brukowe schodki, wypolerowane łupkowe schodki, łupkowe, ceglane schody i łupkowe, kafelkowe schody. No też tak. Powinien też dodać ceglane popękane. To by też ładnie wyglądało. Albo kafelkowe popękane. No i oczywiście tutaj kafelkowe moim zdaniem wygrywają, ale ceglane. Ale ceglane, no też nawet są ładne. No i te polerowane, ale na brukowe oczywiście najgorsze, bo zawsze bruk jest najgorsze, ale jeśli chodzi o tą wersję, nawet muszę powiedzieć, że naprawdę jest ładna. Kolejną rzeczą to są płyty. Czyli półbloki takie. Łupkowa, brukowa płyta. Wypolerowana łupkowa płyta. Łupkowa ceglana płyta i łupkowa kafelkowa. Teraz te płyty są naprawdę, no ładne, naprawdę, muszę powiedzieć. To jest łupkowa, brukowa płyta. To jest wypolerowana łupkowa płyta. To jest łupkowa ceglana płyta. To jest łupkowa kafelkowa. I tu są właśnie te kilka. Mówię też zrobić serię tych takich. Ale w ogóle nie mam normalny kamień. Nie mam kafelu. Dlatego powinni też z kamienia normalnego zrobić te kafelki. To by naprawdę było ładne. To zrobić kolej i w ogóle się tutaj już mieć mnie utleniła. Że ja dałem to utlenić. Nie, chyba tak. Kolejną rzeczą to dzisiaj chciałem powiedzieć o takim fajnym rzeczy, które dodali. Kolejną rzeczą, którą dodali, to jest... właśnie ta rzecz. Teraz się dowiecie jaka. A pewnie już wiecie.
No i tu mamy właśnie tą rzecz. Wagonik bierzemy. Taki. I ruszamy. W końcu możemy pod wodą robić sobie kolejki górskie. To się właśnie tego stopnia. W końcu dodali. O, i tak będziemy teraz spółko to robić. W końcu dodali to do Minecrafta. Czyli że można pod wodą w końcu sobie tak. Takie w ogóle jak ten. Pustkowice były, to ja właśnie to robiłem. Nie, koniec. To jak sobie tam, to pewnie tam będzie w kółku, nie. Dobra. I te błędy, które zostały naprawione, to jest... Jak mamy to pod lawą, tą trawę. Mamy to pod... wodą. Ale jeszcze śnieg? Nie będzie się pokazywać pod tym jakby lodem. A gdzie mamy to, nie? To już tu nie będzie się tam pokazywało. I to jest właśnie fajna rzecz. Bo ja zawsze mnie to wkurzało. Śnieg tak lewituje. Ty z tą trawą też by to wkurzało i też, że ta troszkę trawa się pokazywała. Masz pisze, ale to na pijas. Patrzcie, kozy naturalnie występują. Naprawdę? Ja nie wiedziałem. A to właśnie wy, kozy. A ja na sobie wywalę, one nas walną. Kozy, walniecie raz. Chodź tu, walnie, nie? Patrz, nie chcę mnie walić, tak? Teraz mnie walnie. Patrz, ucieka. Ej, ty, walnij mnie. Dobra. Inaczej sobie to zrobię. Kośnik. I tak, tutaj zrobimy takie coś, że po prostu weźmiemy sobie krowę. Na przykład taką krowę i na przykład ta krowa będzie musiała rybika cukrowego, naprawdę. Krowa będzie tutaj trochę. Idź tam. Tam jest krowa, widzisz? Ej, ty. Masz walnąć krowę i... Nie. Tu jest krowa i masz ją walnąć, tak? Tu masz krowę i walnąć. Chodź, tu jest krowa. Nie lubię cię. W ogóle tutaj pszczoła robi. Kur. No to all for the... takie góry będą w Minecraft kiedyś. To właśnie, nie? Takie, że będą te drzewa i w ogóle takie tam to zdanie, ale bardziej realistyczne będą te góry i to jest naprawdę fajne na kolejce. Są to jeszcze, no to wysokie góry, oj. A nie widzieli takie na Kuskowicach są góry, które są do... chmur. To fajnie, że koza można sobie tutaj wziąć. Zobaczcie, krowy sobie tutaj chodzą, a te kozy sobie zniknie. Mm. A kiedy dotarcie do Java Edition do kozieru? W ogóle na Bedrocku mamy kozieru, mamy nowe góry. I mamy dodatkowo... Co tam jeszcze mamy? Aj, nie pamiętam. Ale świeczek na to nie mamy na Bedrocku, a świeczki mi się bardzo podobają. Ja mam Bedrock jedynie na telefonie. To tam mogę sobie sprawdzić właśnie. Bo tak jak Windows 10 Edition, to akurat nie ma. Dobra. No to będziemy już kończyć ten filmik. Myślę, że dowiedzieliście się trochę rzeczy. Jeszcze będzie oczywiście za nowymi achievementami. Osiągnięciami, które zostały dodane. Achievementy. Nasze ulubione achievementy, które lubimy zdobywać. Które robimy takie, wiecie. Survival, że muszą przejść wszystkie achievementy, nie? No i ci, co te, co się już nudzili i już nie grają od roku, a tym, no to już teraz się tak nie będą nudzić, że znowu się zaczyna. Zaczynają się kolejne achievementy i muszą iść do kresu, żeby spojrzeć na smoka. Albo na papugę, albo na gaz. Nie wiem, co iść. To było śmieszne, że... Dlatego...
tego ja będę już kończyć. No i pa, pa!